Cześć, witajcie ponownie. Od dłuższego czasu nie publikowałam nowych odcinków, dlatego pomyślałam, że na rozgrzewkę opowiem Wam o sprawie, do której tekst napisałam już w 2020 roku. Został on użyczony do odczytania na innym kanale, jednak nigdy nie omawiałam tych wydarzeń w archiwum kryminalnym. Zapraszam do wysłuchania historii, która w Hiszpanii znana jest jako Caso Visser, czyli Sprawa Visser. Przenosimy się do Murcji, czyli do miasta i stolicy regionu o tej samej nazwie, które znajduje się w południowo-wschodniej części Hiszpanii, zaledwie 40 km od Morza Śródziemnego. Obecnie w tym mieście mieszka prawie 500 000 osób, a region nazywany jest sadem Europy, ponieważ słynie z uprawy przede wszystkim cytrusów, takich jak pomarańcze, cytryny, ale również innych warzyw, m.in. pomidorów, papryki, cukinii, bakłażanów oraz innych. Mówi się, że co piąte warzywo sprzedawane w Hiszpanii pochodzi z regionu Murcja. Cofnijmy się do końcówki lat 90. oraz początku lat 2000, ponieważ to właśnie w tym okresie pewien biznesmen oraz milioner jest postacią bardzo dobrze znaną w Murcji oraz w jej okolicach. Mowa tutaj o Edevasto Lifante, który od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych mediów. Prowadzi on kilka biznesów, jednak znany jest przede wszystkim z tego, że w 1998 roku zakupił kamieniołom marmuru oraz innych kamieni. Była to doskonała inwestycja, ponieważ to właśnie w tym okresie rozpoczynała się słynna hiszpańska bańka mieszkaniowa, także wszystkie firmy, które związane były z budownictwem, prężnie rozwijały się przez kolejne lata. Mężczyzna przez jednych uważany jest za dobroczyńcę, patrona oraz inwestora, ale dla innych jest członkiem szemranego towarzystwa. Na przykład Edevasto jest właścicielem pewnego lokalu, który jest bardzo popularny i mieści się w centrum Murcji. Oficjalnie jest to bar, ale każdy mieszkaniec wie, że w rzeczywistości jest to dom publiczny. Niemały skandal wywołują reklamy tego miejsca, które pewnego dnia pojawiają się na autobusach miejskich i prezentują zdjęcia półnagich kobiet skąpanych w płatkach róż. Oprócz tego biznesmen ma jeszcze jedną pasję, a mianowicie sport. Początkowo inwestuje w klub piłkarski w Murcji, lecz piłka nożna w Hiszpanii od bardzo dawna jest sportem narodowym i mimo dużych środków pozostaje jedynie drugorzędnym graczem. Edevasto pragnie odgrywać główną rolę, dlatego postanawia zająć się kobiecą siatkówką. Jest to sport, w którym jest mniejsza konkurencja i dzięki temu łatwiej będzie rozwijać się za pieniądze. I tak w 2005 roku powstaje klub siatkarski o nazwie Klub Atletico Volleyball Murcia, w który biznesmen inwestuje 19 milionów euro. Dodatkowo chce on zapewnić prawdziwy luksus swoim zawodniczkom i buduje piękny domek z basenem tuż obok własnego domu, który mieści się w okolicach Murcji. Edevasto ma bardzo ciekawy pomysł na stworzenie swojej wymarzonej drużyny. Postanawia zatrudniać gwiazdy siatkówki w wieku wieńczącym już karierę sportową, ale mogące grać na bardzo wysokim poziomie przez sezon lub dwa. Jako że milioner nie ma wystarczająco dużo czasu, aby prowadzić klub, postanawia zatrudnić menadżera. Na to stanowisko wybiera osobę, która ma duże doświadczenie w tej branży i jest to Juan Cuenca. Nowo powstała drużyna już w kolejnym roku od powstania odnosi ogromne sukcesy. Nie znam się na siatkówce, dlatego będę teraz wspomagać się Wikipedią, aczkolwiek chcę o tym powiedzieć, ponieważ wydaje mi się to bardzo ciekawe. W przypadku turniejów narodowych klub Atletico Volleyball Murcia 3 razy z rzędu wygrywa Superligę w latach od 2007 do 2009, 5 razy z rzędu wygrywa Puchar Królowej w latach od 2007 do 2011 oraz 4 razy wygrywa Super Puchar Hiszpanii w latach 2006, 2007, 2009 oraz 2010.
Oprócz tego dwa razy z rzędu klub wygrywa turniej międzynarodowy, który nazywa się Top Teams Cup w latach 2006 oraz 2007. Brzmi to bardzo imponująco. Kolejna ciekawostka dotyczy dwóch reprezentantek Polski, które również grały w klub Atletico Volleyball Murcia, a dokładniej chodzi o Małgorzatę Glinkę, która grała tam w latach od 2006 do 2008 oraz o Agatę Mróz, która grała w klubie w latach 2006 i 2007. W 2009 roku Juan Cuenca podpisuje kontrakt z pochodzącą z Niderlandów Ingrid Visser. Kobieta jest bardzo dobrze znana w swoim kraju, ponieważ jest to kapitan reprezentacji narodowej, która przez 17 lat kariery rozegrała 514 spotkań. Jest to rekordowa ilość pod względem występów w kadrze narodowej. Swoją karierę klubową Ingrid rozpoczęła w dwóch klubach niderlandzkich, ale szybko zainteresowały się nią kluby zagraniczne. Kobieta najpierw trafiła do ligi brazylijskiej, następnie do włoskiej i azerbejdżańskiej, jednak największe sukcesy odnosiła w Hiszpanii. W latach 2001-2003 występowała w Las Palmas, a następnie przez 4 lata w Teneryfie. W sezonie 2007-2008 Ingrid Visser grała w klubie niderlandzkim, a w kolejnym sezonie 2008-2009 w klubie pochodzącym z Rosji o nazwie Leningradka Petersburg. Siatkarka nie jest do końca zadowolona ze współpracy z tym ostatnim klubem, ponieważ jego prezes i sponsor to kierownik pewnego banku, który w pewnym momencie mianował się również trenerem tej drużyny, a nie ma on zbyt dużej wiedzy na temat siatkówki. Z tego powodu Ingrid z wielką przyjemnością przyjmuje ofertę Juana Cuenki i w 2009 roku podpisuje kontrakt z Club Atletico Volleyball Murcia. Menadżer klubu proponuje jej największe wynagrodzenie spośród całej drużyny, a dokładnie 300 tysięcy euro za pierwszy sezon, płatne z góry. Według źródeł jest to bardzo duża kwota jak dla sportowca, który przekroczył już 30 lat. Właściciel klubu Edevasto Lifante nie oszczędza, ściąga znane zawodniczki, którym oferuje wysokie stawki, i nic dziwnego, że klub od początku odnosi wielkie sukcesy. Niestety wkrótce jego plany zostają pokrzyżowane przez pogłębiający się kryzys finansowy. Szczyt tego kryzysu przypada na lata 2008-2009 i rynek budowlany w Hiszpanii, który do tej pory prężnie się rozwijał, zwłaszcza w regionie Murcji, nagle zaczyna poważnie podupadać. Banki przestają udzielać kredytów, a w związku z tym ludzie oraz przedsiębiorstwa przestają budować. To wszystko doprowadza do tego, że główne źródło dochodów Edevasto Lifante, czyli jego kopalnia, bardzo szybko przestaje przynosić zyski. Wkrótce klub Atletico Volleyball Murcia ma problemy z wypłacaniem wynagrodzenia siatkarkom. Ta sytuacja doprowadza do coraz częstszych spięć między zawodniczkami a menadżerem klubu. Również sam menadżer coraz częściej kłóci się z właścicielem. Dochodzi nawet do tego, że zawodniczki, które zarabiają najmniej, mają problem z opłaceniem czynszu oraz swoich codziennych potrzeb. Juan Cuenca próbuje je uspokoić. Zapewnia, że wszystkie pieniądze zostaną wypłacone, a zawodniczki muszą po prostu uzbroić się w cierpliwość. Przez długi czas siatkarki wierzą swojemu menadżerowi, ponieważ mężczyzna jest bardzo przekonujący i zapewnia, że sytuacja nie jest aż tak tragiczna. Ostatecznie w 2011 roku klub Atletico Volleyball Murcia ogłasza upadłość i mimo swoich ogromnych sukcesów przestaje istnieć. Z tego powodu Ingrid Visser wkrótce wyjeżdża z Hiszpanii, jednak dalej utrzymuje może nie przyjacielskie, ale bliskie i ciepłe relacje z byłym już menadżerem klubu Juanem Cuencą. Jeszcze będąc w Murcji, siatkarka poznaje miłość swojego życia. Jest to 20 lat starszy od niej biznesmen, który również pochodzi z Niderlandów. Nazywa się Lodewijk Severin.
Tak więc w 2011 roku zakochani opuszczają Hiszpanię i wracają do swojego kraju. Ingrid wprowadza bardzo duże zmiany w swoim życiu. Przede wszystkim kończy karierę siatkarki i rozpoczyna naukę w szkole prawniczej, aby zdobyć inny zawód. Kobieta ma już 35 lat i wraz ze swoim partnerem myślą o założeniu rodziny. Niestety z czasem okazuje się, że Ingrid ma problemy z zajściem w ciążę. Zakochani przez kolejne 2 lata, odkąd opuścili Hiszpanię, często wracają do Murcji, ponieważ uwielbiają ten region. Przy okazji zwykle widują się również z Juanem Cuencą. To właśnie w Murcji Ingrid wybiera klinikę, w której chce poddać się leczeniu bezpłodności. Podczas swoich częstych wypadów do Hiszpanii Lodewijk coraz częściej rozmawia o interesach z Juanem Cuencą. Wspomniałam już, że partner Ingrid to biznesmen, mężczyzna inwestuje w wiele różnych firm, jest też współzałożycielem holdingu finansowego. Lodewijk od dłuższego czasu myśli nad ulokowaniem części swoich aktywów w Hiszpanii. Co prawda jest kryzys, który z każdym miesiącem pogrąża gospodarkę tego kraju, jednak dla inwestorów daje to nowe możliwości. Mężczyźni coraz częściej rozmawiają o kopalni marmuru należącej do Edevasto Olifante. Kopalnia już od dłuższego czasu nie przynosi zysków. Nikt nie umie też przewidzieć, kiedy sytuacja branży budowlanej wróci do stanu sprzed kryzysu. W końcu właściciel podejmuje decyzję o konieczności jej sprzedaży. Jako że to Cuenca zajmuje się finansami Edevasto Olifante, będzie on również odpowiedzialny za przygotowanie wszelkich formalności związanych ze sprzedażą jego kopalni. Lodewijk chce wejść w ten biznes i przekazuje Juanowi Cuence nieznaną ilość pieniędzy, aby ten jak najszybciej mógł rozpocząć wszelkie przygotowania. Rola Lodewijka ma polegać na szukaniu potencjalnych nabywców. Biznesmen ma wiele znajomości i w dość szybkim czasie udaje mu się zainteresować inwestorów ze swojej ojczyzny oraz z Brazylii, Rumunii, Maroko, a także z Rosji. W ten właśnie sposób Juan Cuenca i Lodewijk stają się partnerami biznesowymi. Mężczyźni szacują, że kopalnia warta jest 35 milionów euro i na początku decydują się na założenie firmy, do której zostaną przekazane przychody z transakcji. Mężczyźni chcą zmaksymalizować zysk ze sprzedaży, dlatego decydują, że swoją firmę otworzą w raju podatkowym na Gibraltarze. Gibraltar znajduje się na południowym wybrzeżu Hiszpanii, ale stanowi część brytyjskiego terytorium. Co ciekawe, mieszka tam około 30 tysięcy osób, a zarejestrowanych jest mniej więcej 80 tysięcy firm ze względu na niskie podatki. Lodewijk i Cuenca wybierają nazwę dla firmy, która ma niedługo powstać. Ma się ona nazywać Granmar Stone Trade Limited. Ponadto partnerzy biznesowi rozpoczynają już rozmowy na temat kapitału początkowego. Decydują, że obie strony mają wnieść po 60 tysięcy euro, z tym, że Juan Cuenca jest oczywiście jedynie przedstawicielem właściciela kopalni i tutaj pozostaje jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia. Chodzi o to, że Ingrid Visser nie rozliczyła się jeszcze z Edevasto Olifante za ostatni sezon gry w jego klubie siatkarskim. Mężczyzna musi jej wypłacić zaległe 240 tysięcy euro. Partnerzy biznesowi dogadują się w ten sposób, że część kapitału początkowego Lodewijka zostanie pokryta z tych właśnie zaległych pieniędzy, natomiast pozostałe 180 tysięcy euro Ingrid Visser otrzyma po sprzedaży kopalni. Po kilku miesiącach biznesmen z Niderlandów wywiązuje się ze swojej części umowy i ma już chętnych na zakup kopalni. Teraz chce wykonać kolejny krok i chce przedstawić oficjalne dokumenty przyszłym inwestorom. Tutaj niestety spotyka się z bardzo poważnym problemem, ponieważ mimo upływu wielu miesięcy, Cuence dalej nie udaje się otworzyć firmy na Gibraltarze.
Mijają kolejne tygodnie i Lodewijk powoli traci cierpliwość. Kłęka za każdym razem uspokaja go, tłumaczy, że wszystko idzie zgodnie z planem i musi on uzbroić się w cierpliwość. Jednak czas działa na ich niekorzyść, ponieważ inwestorzy powoli tracą zaufanie do Lodewijka. Przykładowo Rosjanie, którym bardzo zależało na kupnie tej kopalni, wpłacili już część pieniędzy na ten cel, które zostały przekazane Kłęce. Mimo to Lodewijk nie jest w stanie przedstawić żadnych postępów i jego wizerunek biznesmena powoli zaczyna podupadać. Sytuacja między partnerami biznesowymi jest już bardzo napięta i w 2013 roku Lodewijk uznaje, że czas zakończyć współpracę z Kłęką. Informuje go, że chce się wycofać z interesów i domaga się zwrotu zainwestowanych pieniędzy, w tym oczywiście tych 60 tysięcy euro, które stanowią część zaległego wynagrodzenia Ingrid. Jednak w pewnym momencie Hiszpan urywa kontakt, przestaje odbierać telefony, nie odpisuje nawet na maile Lodewijka. W kwietniu 2013 roku biznesmen wysyła kilka maili do Kłęki, choć wątpi, że otrzyma jakąkolwiek odpowiedź. W pierwszym mailu pisze: brakuje mi Twoich codziennych informacji. Po prostu czekam, czekam i nic się nie dzieje. Kolejny e-mail, który do niego wysyła, ma następującą treść. Mówisz to, co chcę usłyszeć, ale nie jesteś przejrzysty w kwestii pieniędzy. Myślę, że nie ma sensu się spotykać, dopóki nie wyślesz pieniędzy. Mija tydzień, a Lodewijk nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Wysyła kolejnego maila o następującej treści. Pozwól, że wyjaśnię Ci moją sytuację. Wczoraj spotkałem jednego z inwestorów w naszym projekcie i już mi nie ufają. Wycofują się i pozywają mnie za straty, które już ponieśli. Zajęli moją firmę przez sąd, a ja straciłem przez to dużo pieniędzy. Moja sytuacja jest więc katastrofalna. W tym tygodniu nie chcę już więcej obietnic, ale pieniędzy. Lodewijk opowiada o całej tej sytuacji swojemu przyjacielowi, który również jest jego partnerem biznesowym. Mówi mu, że zaczyna bać się Rosjan, z którymi miało dojść do transakcji i sprzedaży kopalni. Przekazali oni już przecież część pieniędzy na ten cel. Lodewijk wie, że mają oni coś wspólnego z mafią i poważnie zaczyna obawiać się o swoje bezpieczeństwo. W maju Kłęka w końcu odzywa się do Lodewijka. Ich interesy nie wypaliły, ale znają się przecież od lat i muszą jakoś zakończyć nieudaną współpracę. Biznesmen opowiada o swoich obawach ze strony Rosjan. W jednym z maili pyta Kłękę, czy ten mógłby mu pomóc w załatwieniu broni. W odpowiedzi otrzymuje maila ze zdjęciem pistoletu Waltera P5. 13 maja 2013 roku Ingrid i Lodewijk przylatują do Hiszpanii. Wynajmują czarnego Fiata Pandę na lotnisku w Alicante, a następnie jadą około 75 km do hotelu w centrum Murcji. Po zameldowaniu się w hotelu Lodewijk wysyła SMS do swoich córek z poprzedniego małżeństwa, informuje, że są już na miejscu i wszystko jest w porządku. Para nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ już za dwa dni, 15 maja, wracają do swojej ojczyzny. Tym razem nie przyjechali na wakacje jak zwykle, a jedynie załatwić kilka spraw. Kolejnego dnia Ingrid ma udać się do kliniki leczenia bezpłodności, w której niedawno doszło do drugiej już próby zagnieżdżenia zarodka. Drugim punktem wyjazdu jest oczywiście spotkanie z Kłęką, po to, aby omówić zakończenie wspólnych interesów. Tę noc spędzą w Murcji, a kolejną już w Alicante, skąd łatwiej będzie im dostać się na lotnisko. Jest 14 maja 2013 roku. Ingrid Wisser nie pojawia się w klinice. Jest to bardzo dziwne, ponieważ tego dnia miały zostać przeprowadzone ważne badania, które miały ocenić stan wszczepionego zarodka. Tego samego dnia obsługa hotelu w Murcji jest zaskoczona.
Mimo, że doba hotelowa już dawno się skończyła, para z Niderlandów jeszcze nie oddała kluczy. Postanawiają zajrzeć do ich pokoju, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. W środku znajdują się walizki oraz rzeczy osobiste. Wygląda więc na to, że chyba przedłużą swój pobyt. Obsługa hotelu bardzo dobrze zna Ingrid i Lodewika, dlatego nie ma obaw, że opuszczą hotel bez zapłaty. Kilka godzin później recepcjonistka jednego z hoteli w Alicante czeka na spóźniającego się biznesmena oraz byłą siatkarkę. Wkrótce nadchodzi noc, ale dalej nikt nie przychodzi. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło. Pokój został opłacony z góry, także hotel nie będzie stratny. 15 maja lot Ryanair z Alicante do Eindhoven wylatuje bez dwóch pasażerów na pokładzie. Kilka godzin później rodzina Ingrid i Lodewika jest coraz bardziej zaniepokojona. Nie mogą skontaktować się ze swoimi bliskimi. Ich telefony nie odbierają, a nikt nie wie, w których dokładnie hotelach para miała nocować. Na szczęście wiedzą, jaka jest nazwa kliniki, do której Ingrid tak często przyjeżdżała. Dzwonią tam więc i dowiadują się, że była siatkarka nie przybyła na wizytę. Rodzina nie ma już żadnych wątpliwości, że musiało wydarzyć się coś złego. Kontaktują się z policją w Murcji, informują o swoich obawach, mówią o tym, co wiedzą, że Ingrid miała umówioną wizytę w klinice oraz że para miała spotkać się z niejakim Kłęką. Mijają godziny, a policji nie udaje się namierzyć Fiata Pandy, którym poruszała się para. Rodzina podejrzewa, że mogło dojść do wypadku samochodowego. Te podejrzenia mają sens, ponieważ w Murcji mnóstwo jest opustoszałych dróg z wieloma zdradliwymi zakrętami, a nawet przepaściami. 3 dni później, czyli w sobotę 18 maja, policja kontaktuje się z Juanem Kłęką. Mężczyzna przyznaje, że miał spotkać się z Ingrid i Lodewikiem, aby porozmawiać o interesach, ale ostatecznie do spotkania nie doszło. W tej sytuacji policja prosi Kłękę, aby stawił się na komisariacie w poniedziałek w celu złożenia obszerniejszych zeznań. Wygląda na to, że Ingrid i Lodewik po raz ostatni byli widziani przez obsługę hotelu w Murcji. Było to 13 maja, gdy zaraz po zameldowaniu i krótkim odpoczynku para opuściła hotel. Informacja o ich zaginięciu pojawia się w mediach w niedzielę 19 maja. W poniedziałek Juan Kłęka pojawia się na posterunku. Mówi o tym, jak Edevasto Lifante chciał sprzedać swój kamieniołom za pomocą Ludewika. Przyznaje, że był z nim w stałym kontakcie, jednak od dłuższego czasu się nie widzieli. Informuje policję również o tym, że jego partner biznesowy obawiał się nieznajomych mu Rosjan, którzy najprawdopodobniej byli z mafii. W nocy z wtorku na środę policja w końcu odnajduje Fiata Pandę, którym poruszała się para z Niderlandii. Okazuje się, że został on odholowany, a wcześniej zaparkowany był zaledwie kilometr od ich hotelu w Murcji. Ponadto w samochodzie nie ma żadnych niepokojących śladów. Śledczy sprawdzają rachunki bankowe zaginionych i dowiadują się, że od dnia, kiedy po raz ostatni ich widziano, od 13 maja, nie były wykonywane żadne operacje finansowe. Jedyny ślad, do jakiego udaje się dotrzeć, to nagranie z monitoringu z galerii handlowej z 13 maja. Na nagraniu widać Lodewika i Ingrid. Są w dobrych nastrojach, wychodzą z galerii, a następnie kierują się w stronę przystanku tramwajowego. Niestety tutaj ślad po nich się urywa. Policji nie udaje się odnaleźć innych nagrań, na których para byłaby widoczna. Mijają kolejne dni, a sprawa tajemniczego zaginięcia staje się coraz głośniejsza. Właściciel kamieniołomu, Edevasto Lifante, coraz częściej widzi, że media próbują go wmieszać w tę sprawę. Piszą o nim, że jest powiązany ze świadkiem przestępczym, być może nawet z mafią,
i jednoznacznie wskazują, że jest podejrzany w tej sprawie. Gdy tylko dowiaduje się, że Juan Cuenca złożył już zeznania, podczas których wymienił jego nazwisko wielokrotnie, natychmiast udaje się na posterunek policji. Przez 4 kolejne godziny składa obszerne wyjaśnienia, które są bardzo niepokojące. Mówi, że od czasu zamknięcia klubu siatkarskiego w 2011 roku jego współpraca z Juanem Cuencą została całkowicie zakończona. Od kilku miesięcy dochodzą do niego słuchy o tym, że Cuenca szuka pośredników do sprzedaży jego kopalni. Jemu jednak nic o tym nie wiadomo, nie planuje żadnej sprzedaży. Co więcej, Edevasto mówi, że Cuenca to krętacz i kłamca, który zawsze potrzebuje pieniędzy i zawsze ma mnóstwo długów. Wspomina, że ma nawet jakieś powiązania z mafią. Policja nie do końca ufa tym zeznaniom, ponieważ właściciel kopalni nie cieszy się najlepszą opinią. Od dawna wiele osób mówi o jego szemranych interesach. Mimo to postanawiają działać i jeszcze tego samego dnia, czyli w środę 22 maja, otrzymują od sędzi pozwolenie na założenie podsłuchu w telefonie Juana Cuenci. Szybko przechwytują bardzo ważną rozmowę, która odbywa się między Juanem a jego partnerką, Marią Rosą. Kobieta mówi do niego, że właśnie przeczytała informację o znalezionym Fiacie, którym poruszała się Ingrid i Lodewik. Jest zaniepokojona, ponieważ samochód odnaleziono obok przystanku tramwajowego, z którego ona przecież odbierała parę jakieś 10 dni temu. Juan uspokaja ją i mówi, że nie powinna się tym martwić, ale Maria Rosa ma przeczucie, że coś jest nie tak. Zaczyna bać się o swoje bezpieczeństwo i kilka godzin później od tej rozmowy pojawia się na posterunku. Kobieta zeznaje, że 13 maja partner zadzwonił do niej z pewną prośbą. Chciał, aby ta wynajęła domek wakacyjny w miejscowości Laurona. Jest to niewielka wioska składająca się z zaledwie kilkunastu domów i mieści się jakieś 30 km na północ od Mursi. Kobieta zgodziła się i zadzwoniła do właściciela domku, aby dokonać rezerwacji. Następnie pojechała po Cuencę, który był 20 km na południe od Mursi, a później razem mieli odebrać resztę gości. Gdy jechała po swojego partnera, otrzymała od niego SMS-a o następującej treści. Kup worki na śmieci, sodę kaustyczną i piłę tarczową. Maria Rosa odpisała mu, że kompletnie nie zna się na takich rzeczach jak piła tarczowa, nie wie nawet w jakim sklepie szukać takich narzędzi, dlatego najlepiej będzie jak go odbierze i razem pojadą na zakupy. Gdy dotarła do umówionego miejsca, Cuenca czekał na nią z dwoma mężczyznami pochodzącymi z Rumunii. Był to 61-letni Valentin Ion oraz 48-letni Konstantin Stan. Cała czwórka wsiadła do samochodu i pojechali do centrum handlowego, w którym znajduje się sklep budowlany. Obaj Rumuni wyszli z auta, a niedługo potem wrócili z pełnymi torbami. Wszyscy ruszyli do miejscowości Laurona, gdzie czekał na nich piękny domek z 5 sypialniami, basenem oraz podwórkiem z grillem. Na miejscu czekał właściciel, któremu Cuenca przekazał 2000 euro za wynajem. Niedługo potem Maria Rosa wróciła do Mursi, ponieważ miała odebrać tam 2 ostatnich gości. Chodzi oczywiście o Ingrid i Lodewika. Odwiozła ich na miejsce i wróciła do domu. Jakieś 2 godziny po powrocie odebrała telefon od Cuenci. Mężczyzna podziękował jej za pomoc. Powiedział, że skończył już omawiać interesy i właśnie sam jest w drodze do domu. Po tych zeznaniach śledczy postanawiają przeszukać domek wakacyjny, który wskazała im Maria Rosa. Gdy są już na miejscu, nic nie wzbudza ich podejrzeń. Jest czysto i wygląda na to, że wszystko jest na swoim miejscu. Jednak po użyciu środków chemicznych na podłodze w salonie szybko ujawniają się 2 duże plamy krwi, które najprawdopodobniej zostały wyczyszczone wybielaczem.
Wielkość plam jest na tyle duża, że policjanci nie mają wątpliwości, że w tym miejscu musiało dojść do przestępstwa. 25 maja, czyli 12 dni od zaginięcia Ingrid i Lodewika, Juan Cuenca zostaje aresztowany. Zanim jednak to nastąpiło, policja zdążyła przechwycić kilka innych ciekawych rozmów Cuenki. Jak pamiętacie, jego telefon był podsłuchiwany. Między innymi zostały nagrane rozmowy między Cuenką a dwoma mężczyznami z Rumunii, Valentinem i Konstantinem. Mężczyźni często upominali się o swoje pieniądze za wykonaną pracę. Wobec tak wielu dowodów Juan Cuenca nie upiera się przy swojej wersji, gdzie 13 maja miał spotkać się z Lodewikiem i Ingrid, jednak do spotkania nie doszło. Mężczyzna szybko przyznaje, że wie, że para została zamordowana. Mówi, że nie widział morderstwa, ale był świadkiem, podczas gdy sprawcy pochowali ich poćwiartowane ciała. Kolejnego dnia śledczy udają się do miejsca, które zostało wskazane jako miejsce ukrycia zwłok. Jadą do wschodniej dzielnicy miasta Murcia. Dojeżdżają do wiejskiego domu otoczonego dużym gajem cytrynowym. Jego właściciel to Serafin de Alba, emerytowany inspektor podatkowy. Juan Cuenca wraz z policją wchodzą do gaju cytrynowego, a gdy dochodzą do niewielkiej polanki, Juan wskazuje to właśnie miejsce. Wykopy trwają całe popołudnie i wieczór, a na głębokości mniejszej niż 1 metr policja natrafia na worki na śmieci, które zostały wcześniej pokryte sodą kaustyczną. W środku znajdują się poćwiartowane zwłoki dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Kilka dni później przeprowadzone testy DNA potwierdzają, że ciała należą do zaginionej pary. Bardzo szybko dochodzi do aresztowania dwóch mężczyzn z Rumunii, Valentina i Konstantina. Dodatkowo podejrzanymi w tej sprawie są Maria Rosa, Edebasto Lifante oraz Serafin de Alba. Juan Cuenca oraz dwaj Rumuni opowiadają policji tą samą historię. Twierdzą, że Ingrid i Lodewik przyjechali do domku wakacyjnego 13 maja. Kolejnego dnia Lodewik poprosił Cuencę o odebranie z lotniska jego znajomego. Chodziło o Rosjanina, z którym robił akurat interesy. Cuenca był przekonany, że to jakiś gangster, ale spełnił prośbę kolegi i pojechali po niego razem. W drodze powrotnej Rosjanin i Lodewik zaczęli się kłócić. Gdy dotarli do domku wakacyjnego, ich kłótnia zamieniła się w awanturę, podczas której Lodewik wyciągnął broń. Wtedy Rosjanin rzucił się na niego i zaczął okładać go różnymi twardymi przedmiotami po głowie. Wszystko działo się bardzo szybko. Podczas gdy mężczyźni walczyli, Ingrid podniosła broń, którą upuścił jej partner. Rosjanin natychmiast to dostrzegł, przewrócił ją i również ją pobił. Bił ich tak długo, aż przestali oddychać. Następnie Rosjanin zagroził reszcie obecnych osób, że jeżeli nie pomogą mu w pozbyciu się ciał, zabije ich rodzinę. Raport z sekcji zwłok potwierdza użycie skrajnej przemocy wobec Ingrid i Lodewika. Śmierć była skutkiem urazów głowy w obu przypadkach. Odnaleziono mnóstwo śladów uderzeń tępym narzędziem na czaszkach, które doprowadziły do skruszenia kości i zmiażdżenia twarzy. Co prawda, opisane obrażenia pasują do wersji wydarzeń, którą przedstawiła trójka aresztowanych, jednak inne dowody temu przeczą. Przykładowo, cała trójka twierdzi, że piła tarczowa, która posłużyła do poćwiartowania zwłok, została zakupiona dopiero 15 maja. Tymczasem jednym z dowodów jest SMS z 13 maja, który Juan Cuenca wysłał do swojej dziewczyny i prosił ją o zakup worków na śmieci, sody kaustycznej oraz piły tarczowej. Podczas rozprawy sądowej Juan Cuenca zmienia swoją wersję wydarzeń. Przyznaje, że Rosjanin, o którym wszyscy oskarżeni opowiadali, tak naprawdę nie istnieje. Śledczy nie są zaskoczeni, ponieważ przez długi czas próbowali namierzyć osobę o podanym imieniu i nazwisku,
ale nikogo takiego nie udało im się odnaleźć. Ostatecznie Cuenca przyznaje, że to on zaplanował całą zbrodnię. Potwierdza również, że wynajął Valentina i Konstantina, którzy mieli mu pomóc w tym zabójstwie. Jako powód podaje, że czuł się zagrożony przez Lodewika. Wspomina maile, które wymieniali i twierdzi, że gdy ten zapytał go o możliwość załatwienia broni, tak naprawdę była to groźba. Valentin również przyznaje się do zabicia Ingrid i Lodewika. We wcześniejszej wersji twierdził, że nie wiedział, że zbrodnia jest planowana, jednak ostatecznie podczas procesu przyznał, że wziął 1200 euro zaliczki za dokonanie podwójnego morderstwa. Z kolei drugi mężczyzna z Rumunii, Konstantin, nie przyznaje się do udziału w morderstwie oraz w jego planowaniu. Jedyne, do czego się przyznaje, to pomoc w ukryciu ciał. Jego słowa zostają potwierdzone przez Juana Cuencę oraz Valentina. Serafin de Alba, czyli właściciel sadu cytrynowego, na którego terenie zostały ukryte zwłoki Ingrid i Lodewika, twierdzi, że jest niewinny z zatajenia przestępstwa. Oświadcza, że 15 maja przyjechał do niego Juan Cuenca w towarzystwie Valentina oraz Konstantina. Cuenca powiedział mu, że są w drodze do Walencji, ale pomyślał, że po drodze wstąpią do starego znajomego, aby rozejrzeć się po jego farmie. Serafin nie potrzebował więcej wyjaśnień i nie miał nic przeciwko. Gdy nachylił się i zajrzał do ich samochodu, dostrzegł, że jest on załadowany po brzegi czarnymi workami na śmieci. Gdy o to zapytał, Cuenca odpowiedział, że to są rzeczy, które właśnie zabrał z wynajmowanego mieszkania w Mursi. Na pytanie śledczych, czy nie zdziwił go niepokojący zapach wydobywający się z tych worków, ponieważ, jak pamiętamy, mordercy zjawili się u niego 2 dni po dokonaniu morderstwa, Serafin odpowiada, że czuł jedynie nieprzyjemną woń brudu oraz potu. Serafin zeznaje, że następnie pozostawił swoich gości na dworze i wrócił do domu, aby dokończyć obiad. Gdy chwilę później wyszedł do nich, zauważył, że jeden z mężczyzn trzymał w ręku łopatę, kilof oraz motykę. Cuenca wyjaśnił, że te narzędzia posłużą im w wykorzenieniu suchych drzew w jego sadzie. Serafin zeznaje, że on nigdy nie dbał o swój sad, nie wykonywał tam żadnych prac, dlatego nie miał nic przeciwko. Trójka mężczyzn wróciła do jego domu po 5 godzinach. Byli brudni i chcieli wziąć prysznic. Serafin nie miał nic przeciwko. Nie zaskoczyło go również to, że mężczyźni nie chcieli żadnych pieniędzy za wykonaną pracę, a co więcej, pozostawili mu 2 prawie nieużywane piły łańcuchowe. Myślę, że każdy z nas słyszy, że te zeznania nie do końca trzymają się kupy, jednak nie znaleziono dowodów na to, że Serafin wiedział, co dzieje się w jego sadzie. Nie odnaleziono również dowodów na to, że w całą sprawę był zamieszany Edevasto Lifante, właściciel kopalni, oraz Maria Rosa, partnerka Juana Cuenki. Do ogłoszenia wyroku dochodzi 4 listopada 2016 roku. Juan Cuenca oraz Valentin Ion zostają skazani na 17 lat więzienia za każde z dokonanych morderstw, co oznacza, że spędzą za kratami po 34 lata. Oprócz tego zostają zobowiązani do wypłacenia rodzinom ofiar łącznie 200 tysięcy euro. Konstantin Stan zostaje skazany na 5 miesięcy więzienia za udział w rozczłonkowaniu i pochowaniu ciał oraz za ukrywanie morderstwa. Ponadto zostaje zobowiązany do wypłacenia 16 tysięcy euro rodzinom ofiar. Serafin de Alba, Edevasto Lifante oraz Maria Rosa zostają uniewinnieni. W marcu 2017 roku Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości podwyższa wyroki. Juan Cuenca oraz Valentin Ion odsiedzą nie po 17 lat za każde z dokonanych morderstw, a po 20 lat, co oznacza, że obaj spędzą za kratami 40 lat. Wyrok Konstantina Stana zostaje podwyższony o 1 miesiąc,
Spędzi więc on w więzieniu nie 5, a 6 miesięcy za pomoc w ukryciu zwłok oraz za ukrywanie przestępstwa. Od 2013 roku nagroda Nevobo dla najlepszego siatkarza roku nosi imię Ingrid Visser. Jej ówczesną laureatką została Robin de Cruyff. Młoda środkowa odebrała to wyróżnienie z rąk matki zmarłej Ingrid. Młoda siatkarka w kadrze narodowej występuje w koszulce z numerem 5, ale w swoim klubie gra tylko z 15. Nie trzeba nikomu wyjaśniać dla kogo. To nie wszystko, co przygotowałam dla Was na temat tej sprawy. Mam dla Was jeszcze 3 ciekawostki. Przede wszystkim 150-letni dom, w którym doszło do morderstwa, który nazywał się La Casa Colora, można wynająć do dziś. Nazwa została zmieniona na Bed Cinco Soles. Oczywiście budynek został odświeżony, również elewacja zmieniła swój kolor, jednak w kilku źródłach znalazłam potwierdzenie, że to jest właśnie ten dom. Jeżeli jesteście zainteresowani, aby go zobaczyć, zapraszam do opisu pod odcinkiem. Kolejna ciekawostka dotyczy Edevasto Lifante, który od 2019 roku odsiaduje 5-letni wyrok. Mężczyzna został skazany za nieodprowadzenie prawie 2 milionów podatków do Skarbu Państwa za swój kamieniołom. Warto zaznaczyć, że kamieniołom został przejęty przez państwo, jest dziś wyceniany na ponad 9 milionów euro i oczekuje na publiczną aukcję. Ostatnia ciekawostka dotyczy Serafina de Alba. Chodzi o to, że ulica, która prowadzi do jego domu, została nazwana jego nazwiskiem. W 2013 roku Rada Miejska postanowiła zmienić tą nazwę, ponieważ nie chcą oni, aby ich miejscowość była kojarzona z osobą, która była zamieszana w morderstwo. To wszystko, co dla Was dziś przygotowałam w związku ze sprawą Visser. Uważam, że ta nazwa nie do końca jest sprawiedliwa, ponieważ mamy tutaj 2 ofiary, jednak w taki sposób ta sprawa jest nazywana w Hiszpanii. Na koniec dodam, że od 2 lat prowadzę bloga. Głównie zamieszczam tam pamiątki z podróży po Hiszpanii. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, aby zobaczyć, jak się tutaj żyje, zapraszam serdecznie. Kanał nazywa się Życie jak w Madrycie i link zamieszczę oczywiście w opisie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.